Dziękuję. Nie, nigdy mnie tam, nienawidzą mnie tam, stary. Jak ja, mój hashtag jest poruszony, aha, jak wchodzę na wykop i mój hashtag tam się świeci, że są jakieś powiadomienia, to wie, ciekawe, co tym razem źle zrobiłem, nie? Ogólnie to źle zrobiłem, że się urodziłem, jakbym czytał ten. Tak, ale powiem ci, jak to jest... To jest autentycznie strona, gdzie może mi się czasami przykro zrobić, jak czytam, bo to nie jest tak, że wiesz, nie lubię go, spoko, ale oni czasami piszą takie głupoty, czy związane z tobą samym, czy z rodziną, czy z tym, czy z czymkolwiek, co tak mówisz i wiesz, i tam widzisz, że na przykład 100 osób to polajkowało. Mówisz, kurde, czemu wy tak myślicie, nie? Tak, ale... Że mnie boli nawet nie tyle, co on napisał, tylko że ktoś jest w stanie w to uwierzyć. Tak, nie? Właśnie, tam wystarczy zrobić słabe plotkę, ale powiem ci, że ja odnalazłem w sobie, może jestem bardzo pojebany, ale gdzieś mi to sprawia przyjemność. Czytanie tego? Wchodzę i sobie czytam i nawet wpadłem na pomysł, że zacznę z tego zarabiać, że te najbardziej absurdalne będę brał do odcinka i wyjaśniał, i wiesz, będę miał content. Okay. Dzięki temu.